Tomasz, on był gdzieś jakoś odosobniony. Tomasz był jakiś osamotniony, że dla niego to, o czym mówili apostołowie, było takie niewiarygodne. I zobaczcie w tym wszystkim Jezusa. Z Ewangelii według świętego Jana. Tomasz, jeden z 12, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: widzieliśmy Pana. Ale on rzekł do nich: jeżeli na rękach jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ i ręki mojej nie włożę w bok jego, nie uwierzę. A po 8 dniach, kiedy uczniowie jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł, choć drzwi były zamknięte. Stanął pośrodku i rzekł: pokój wam. Następnie rzekł do Tomasza: podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż w mój bok i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Tomasz w odpowiedzi rzekł do niego: Pan mój i Bóg mój. Powiedział mu Jezus: uwierzyłeś, dlatego że mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Tomasza nie było. Jezus pokazał się po swoim zmartwychwstaniu uczniom, powiedział: pokój wam. Oni byli zdziwieni bardzo, a Tomasza jakby między nimi nie było. I teraz, kiedy Tomasz wrócił, to tak właściwie nie był w stanie uwierzyć apostołom, że był Jezus. I mówi: dopóki nie zobaczę na jego rękach śladu gwoździ, dopóki nie włożę palca mego w jego bok, nie uwierzę. Czyli tak właściwie chodzi o to, że Tomasz nie był z apostołami w przeżyciu, w doświadczeniu, które było wspólne. To tak jak w rodzinie czegoś rodzina doświadcza, mama razem z tatą, a dzieci tego nie doświadczają, albo mama razem z córką, a ojciec tego nie doświadcza. Wiecie, to jest tak, że później to doświadczenie nie jest naszym takim wspólnym doświadczeniem. Jesteśmy trochę jak ten Tomasz, który jest poza i ciężko nam uwierzyć, ciężko nam pewnymi rzeczami też nawet się ucieszyć. Kiedy na przykład czegoś doświadczyłeś dobrego, opowiadasz to swojemu mężowi, żonie, dzieciom albo dzieci tobie opowiadają i tak właściwie nie dzielisz tej samej radości, bo ciebie w tym po prostu nie było. Oczywiście zdarza się też tak, że dzielimy tą radość i to jest piękne, ale Tomasz, on był gdzieś jakoś odosobniony. Tomasz był jakiś osamotniony, że dla niego to, o czym mówili apostołowie, było takie niewiarygodne. I zobaczcie w tym wszystkim Jezusa. Nawet jeżeli ktoś jest odosobniony i osamotniony, to Jezus przychodzi na osobiste spotkanie i właśnie mówi do Tomasza: Tomaszu, no nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Dotknij mnie. Jezus pozwala się dotknąć nawet tym, którzy są zalęknieni, nawet tym, którzy nie wierzą, nawet tym, którzy gdzieś tam po prostu są tak cast away. Jezus pozwala się dotknąć. I o tym jest dzisiejsza Ewangelia, że Jezus pośród grupy, pośród twojej rodziny szuka każdego z was osobiście po to, żebyście byli razem w jednym przeżyciu, po to, żebyście byli razem w jednym doświadczeniu, bo to jest doświadczenie jedności, bo to jest doświadczenie komunii. A Jezus pragnie komunii z tobą, Jezus pragnie waszej komunii w rodzinach. Niech na tą drogę Bóg wam błogosławi. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Dobrego dnia. Podobał ci się ten komentarz? Polub go. Zostaw komentarz. Zasubskrybuj nasz kanał. Udostępnij. Twoje działanie przyczyni się do siania Słowa Bożego dla kolejnych osób, które tego potrzebują.